Powstanie Śnieżnicy. Było to bardzo dawno temu, kiedy w okolicy Dobrej żyli ludzie zwani wielkoludami. Władcą tych okolic był niejaki Łopień, człowiek średniego wzrostu. Żoną jego była Mogielica, dużo wyższa od niego. Łopień był bardzo dobrym gospodarzem i żył w zgodzie ze wszystkimi sąsiadami. Jednym słowem, był złotego serca i nazywano go Łopień Złotopień. Mogielica natomiast była bardzo niedobra, nerwowa, wybuchowa, niezgodna. Z tego też powodu nazywano ją wiedźmą. Legenda o pięknie Śnieżnicy rosła z każdym dniem, aż usłyszał o niej młodzian imieniem Ćwilin. Wybrał się w daleką podróż, aż dotarł do rodziców dziewczyny, Mogielicy i Łopienia, a ujrzawszy ich córkę, poprosił ich o jej rękę. Łopieniowi spodobał się dziarski młodzieniec, od razu zgodził się na ślub, lecz z Mogielicą nie poszło tak łatwo i nawet płacz Śnieżnicy nie roztopił twardego serca matki. Ćwilin zrezygnował, musiał odejść, a dziewczyna ze łzami w oczach postanowiła go odprowadzić choć kawałek. Żegnając się, ich serca nie wytrzymały i pękły w jednym momencie. Usypano dwie mogiły, jedną dla Śnieżniczki, a drugą dla Ćwilina. Z biegiem lat kopce pokryły się mchem, wyrosły na nich krzewy, aż wreszcie zaszumiał na nich las. Leżą obok siebie Śnieżnica i Ćwilin. Łopień ciężko przeżył stratę ukochanych i to stało się przyczyną jego choroby. Położył się koło ich mogił i wnet zakończył swoje życie. Jego grób pokryły krzewy i lasy, a w jego miejscu powstała trzecia góra, zwana do dziś Łopień. Mogielica wtedy została sama, nielubiana przez nikogo, zżerana przez zgryzoty i wyrzuty sumienia. Kiedy czuła, że koniec jej bliski, położyła się w pobliżu mogiły swojego męża Łopienia. Jej grób również pokryły krzewy i lasy i powstała z niego najwyższa góra, zwana Mogielicą. Z tej góry wytrysły źródła, które dały początek rzece, zwanej Łososinka. Podobnie jak kiedyś Mogielica, rzeka złości się i pieni, porządnie daje się we znaki okolicom, przez które przepływa. Thank you.
Złoto Diabła. Kolejna legenda rozgrywa się na Śnieżnicy i pojawia się w niej diabeł. Może ten sam, co niósł diabelski kamień z okolic Szczyżyca. W niedzielę palmową na Śnieżnicy dzieją się cuda. W momencie, gdy zaczną bić dzwony, a ludzie idą z palmami wokół kościoła, na szczycie góry odsuwa się wielka kamienna płyta, aby diabeł mógł osuszyć swoje złoto. Czort ma niewiele czasu, gdyż jak tylko wierni znikną z palmami we wnętrzu świątyni, a dzwony ucichną, jaskinia się zamyka. I tak co roku przez tę krótką chwilę można spróbować szczęścia i uszknąć coś ze skarbu dla siebie.
Legenda o pieniążku. Na północnych stokach góry, poniżej jej najwyższego wierzchołka, znajduje się wychodnia skalna. Poniżej niej częściowo zasypana jaskinia, zwana piwnicą. Wejście do niej trudno znaleźć, gdyż ukryte jest w gęstych buczynach. Związana jest z nią legenda, według której w jaskini znajduje się tunel prowadzący aż do góry Grodzisko. Podobno jeden z dawnych właścicieli ziemskich tych terenów, niejaki Pieniążek, zamiarując zbudować most łączący Śnieżnicę z Ciecieniem, udał się do wróżki Siwulki pod Babią Górą, która poleciła mu najpierw rozciągnąć jedwabny sznur między tymi górami. Zamiar się nie udał, gdyż pasterze przecięli sznur. Thank you.
Oh.